Teraz u nas już kolejny temat. Wojna. Większość z nas znała ją do niedawna tylko z filmów, książek i gier. Niestety prawdziwa, krwawa i bezlitosna zapukała do drzwi każdego Ukraińca. Pytam się, dlaczego są tacy ludzie, którzy uważają, że mogą odebrać innym prawo do marzenia, tworzenia i życia. To przemyślenia ukraińskiego wokalisty Anatolija Szczedrowa. Jego utwór pod tytułem The Brave, Odważni, przed nami. Świat modli się z nami, błagając, niechaj skończy się to piekło. Wiara w duszy jak ogień rozpala serca. Droga jest tylko jedna do zwycięstwa. To fragment słów tej piosenki, której wysłuchaliśmy przed chwilą. A z nami w studiu jest już sam artysta Anatolij Szczedrow. Dzień dobry, a wraz z nim pan Jacek Pułczyński, twórca wideo do piosenki. Na Skype'ie z nami jest także Piotr Bochunko, kierownik zespołu No Name, do którego Anatolij należy. Anatolij, możemy być chyba po imieniu, bo o to nie zapytałam przed wejściem na antenę. W jakich okolicznościach ten utwór powstał? Z reguły ten utwór powstał od tego, że dusza bolała po prostu codziennie. Ja nie mogłem po prostu normalnie funkcjonować i chciałem coś stworzyć takiego, że naprawdę zruszy z miejsca tą inspirację dla moich ludzi, dla moich Ukraińców, dla moich braci, nie? I siostry. I przyszedłem do kolegów z zespołu. Mówię, chłopaki, mam piosenkę, mam koleżankę, która stworzy naprawdę super tekst. Dawajcie, zrobimy. I nie potrzebno było czekać długo, po prostu stworzyliśmy tą piosenkę, zrobiliśmy, nagraliśmy. No i jak widzimy, nie oczekiwaliśmy takiego. Po prostu to jest szał, to jest naprawdę dla nas nieoczekiwalne. Nieoczekiwane, na pewno podnosi też was bardzo na duchu. Pytanie do pana Piotra, kierownika zespołu. Faktycznie utwór jest już w internecie od kilkunastu dni. Kilkanaście tysięcy osób go obejrzało, odsłuchało ten utwór. Jakie z pana perspektywy, jaki z pana perspektywy jest odzew, jeśli chodzi o ten utwór, z jakimi opiniami, z jakim feedbackiem pan się spotkał? No na pewno z takimi opiniami, że no utwór bardzo, bardzo mocno wspiera tutaj wojsko ukraińskie. Bardzo fajna muzyka tutaj, takie informacje od różnych znajomych, przyjaciół. No i tak jak Anatolij powiedział, jesteśmy dosyć zaskoczeni, że to tak mocno i tak intensywnie w sieci się rozeszło. Muzyka otwiera serca, muzyka też mobilizuje do działania, to wiemy nie od dziś. Panie Jacku, jak wasza współpraca się zawiązała? W jakich okolicznościach wy się spotkaliście i zadecydowaliście, że trzeba coś takiego stworzyć? Jak to w życiu bywa, był to pewnego rodzaju przypadek. Poznał nas profesor Ryszard Sowiński, obecnie rektor Wyższej Szkoły
bankowej. Znamy się od 3 lat, można powiedzieć. Współpracujemy w tym zakresie, że staram się wspierać Anatolia. Ja uważam, że ma olbrzymi talent, wspaniały głos i to chyba słychać. To nie jest pierwsze wideo, które zrobiliśmy razem, ale to jest pierwsze, które, że tak powiem, z mojej perspektywy spełnia, tak sądzę, nasze oczekiwania. Myślę, że tutaj wisienkę na torcie położył ta osoba, która montowała to wideo i dołożyła tutaj pewne wizualne elementy, to jest Kasper Freitag, także chciałbym mu tu podziękować szczególnie, bo tutaj wydaje mi się, że w tym utworze połączyły się różne elementy i ten przekaz istotny, tak, bo nie zawsze to, co się teraz ogląda w telewizji, ma jakąś moc i wydaje mi się, że ten kawałek taką moc ma. Ten kawałek tę moc ma, bo to jest kawał dobrego rocka. No trochę tak naprawdę z mojej strony mogę powiedzieć, że nie zrobiłbym, jakbyś nie wsparcie moich kolegów. Wszyscy to po prostu przełożyli taką i po prostu swoją robotę niesamowitą, że myślę, że tylko moje śpiewanie nie dałoby nic. Każdy zrobił swoją robotę po prostu na 100%. I ja myślę, że dlatego tak wyszło, nie? A jakie są twoje doświadczenia muzyczne, kiedy twoja przygoda muzyczna się rozpoczęła w ogóle? Ponad 25 lat temu. Skąd pochodzisz? Jestem z Ukrainy. Wiadomo. A z jakiego miasta, z jakiego rejonu? Iwano-Frankowsk. Urodziłem się w Iwano-Frankowsku, ale z reguły byłem zawsze albo Odessa, albo Kijów. Nie? Mhm. Takie dwa miasta, w których zawsze się kręciła muzyczna. Moje muzyczne rozwinięcia i jeździłem z jednego miasta do drugiego, bo są dużo projektów, w których musiałem być. No, i tak to kręciło się, dopóki nie musiałem wyjechać do Polski. Też marzyłem o jakimś takim doświadczeniu, które poza Ukrainą mi da. No i jak marzyłem o tym i marzenia się spełniają. I to jest ten fakt. Nie? Panie Piotrze, pytanie do pana. Jak ten utwór się w ogóle narodził? Chodzi mi o całą produkcję. Kto jeszcze w tym uczestniczył? O kim warto wspomnieć? Na pewno tutaj troszeczkę więcej Anatolii może na ten temat powiedzieć, bo jakby głównym organizatorem całego przedsięwzięcia jest on. On przyszedł z pomysłem, on przyszedł tutaj do nas z propozycją. I całą organizacją się tak naprawdę zajął. My pomogliśmy mu jako zespół No Name w kwestiach nagrania teledysku, w kwestiach też muzycznych. I no, będziemy starali się też ten utwór gdzieś prezentować na żywo, żeby móc jeszcze bardziej wesprzeć tutaj przyjaciół z Ukrainy. O tych występach na żywo właśnie chciałabym porozmawiać. Jakie są dokładne plany? Na tą chwilę, współpracując tutaj oczywiście z Anatolijem, który jest częścią zespołu No Name obecnie, w tej chwili przygotowujemy takie 3 utwory, które chcemy opublikować w najbliższym czasie. Sądzę, że już w grudniu będziemy mieli pierwszy utwór, który tak się też złożyło, oczywiście traktuje o wojnie też na Ukrainie i został zainspirowany tymi wydarzeniami. Natomiast sukcesywnie do wiosny chcielibyśmy opublikować kolejne 2 utwory. I przygotować materiał na jakieś plany koncertowe, które mamy związane z wiosną. Także myślę, że chwilkę jeszcze trzeba poczekać na to, ale będziemy w stanie to zaprezentować. Myślę, że na wysokim poziomie. Staramy się tutaj na tak samo wysokim poziomie jak Anatoli być przygotowani do tego. Więc troszeczkę czasu potrzebujemy, ale myślę, że już niebawem. Oczywiście mamy nadzieję, że niebawem i życzymy wam powodzenia w tej całej misji. Jeśli chodzi o muzykę metalową, rockową, znajdujecie wielu odbiorców tutaj w Poznaniu. Jak to wygląda? No zazwyczaj ludzie są w tej branży, w której my z Piotrem się znajdujemy, niedużo. Tak naprawdę popową muzy nas wyprzedza. Ale z tą pandemią tak się wydarzyło, że rok powstał kolejny raz. I tutaj
widać, jak są, działają Mark Piekarczyk, Grzegorz Kupczyk, oni non-stop koncertują. Coś się dzieje w tej chwili i myślę, że to jest drugie życie rocka tak naprawdę w tym czasie. Więc jak najbardziej trzymamy kciuki, że to będzie i nadal tak w takim tempie, że i my w końcu zaistniemy z moim kolegą. Mamy oczywiście taką nadzieję. Muzyka, tworzenie muzyki, sztuki to nie jedyna forma pomocy. Rozumiem, że wy także w inny sposób angażujecie się, tak panie Jacku, w pomoc Ukraińcom. Tak, oczywiście, oczywiście. I ta piosenka była napisana w taki sposób, żeby maksymalnie tutaj zahaczyć ludzi, którzy są jest w stanie do pomocy, bo dużo ludzi teraz potrzebują odpowiednie sprzęty zatrzymujące krwi, no, różne sprzęty wspomagające przeżywać ten strach, ten ból. Więc oczywiście na moim kanale jest odpowiednia informacja, gdzie ludzie, którzy chcą pomóc, mogą zgłosić do nas. I oczywiście my podziękowaliby tym ludziom, którzy naprawdę jest w stanie w tej chwili, ciężki czas dla wszystkich. Naprawdę ekonomika wszędzie teraz jest w takiej upadłości, więc ja myślę, że to jest takie ludzie z wielkim sercem, którzy są, znajdą możliwości, czasy, żeby pomagać w tym, nam i w ogóle. Zachęcamy do pomagania cały czas. Dziękuję panowie bardzo za wizytę w studiu. Życzymy powodzenia w rozwoju waszej kariery, aby wasze słowa, aby wasza muzyka trafiała do jak najszerszej rzeszy odbiorców. Z nami w studiu był wokalista, muzyk Anatoli Szczedrow. Dziękuję bardzo. A my dziękujemy również za zaproszenie. To dla nas wielki zasięg. Dziękujemy. Obok niego pan Jacek Pułczyński, twórca wideo do piosenki Odważnie. Za pośrednictwem Skype'a był z nami Piotr Łochunko, kierownik zespołu No Name. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.